Dzień dobry. Cześć, z tej strony Kasia i Łukasz i jesteście znowu na kanale Ogrywamy. Tydzień temu zaczęliśmy turniej. Jeżeli nie widzieliście jeszcze naszego poprzedniego starcia Dracula kontra Sherlock Holmes, to prosimy o nadrobienie. A dzisiaj jedziemy z kolejnym pojedynkiem, tak jak Kasia zapowiedziała, Pan Niewidzialny i Jekyll and Hyde. Tak, dwa w jednym. Tak jak było ostatnio. Mapa ta sama, teraz Łukasz rzuca monetą. Jak wypadnie 5 forintów, to będzie grał Jekyllem, jak wypadnie czapla, to będzie grał Invisible Manem. Dobra. On lepiej umie wrzucanie. 5 forintów, czyli gram Invisible Manem. Nie. Nie? Jekyllem? O, to musiałem pomylić. Dobra. Tym razem Łukasz jest pierwszy. Czemu? To cię przerzucę tutaj. A pewnie. A ja będę tutaj. Pewnie. Dobra, więc gwoli przypomnienia mówiliśmy o tym na pierwszym odcinku, że tak powiem naszym, powiedzmy, recenzenckim, takich naszych pierwszych wrażeniach, ale przypomnijmy jeszcze o umiejkach poszczególnych naszych kompanów, jeśli mogę tak powiedzieć, bohaterów. Ja będę grała Invisible Manem. On gra na tej zasadzie, że walczy w zwarciu i ma takie trzy dymki. I w momencie, kiedy ja go położyłam na planszę, mogę położyć te trzy mgły, bo tak to się tutaj nazywa, rozdzielone pomiędzy naprawdę rozłożone strefy. Na całej mapie. Będziesz mogła je mieć w dalszej części gry rozłożone po całej mapie i będziesz mogła się nimi poruszać. Ale aktualnie mogę mieć rozłożyć w strefie. Tak. Tak. Mają być odseparowane i jeżeli mój niewidzialny człowiek będzie stał na takim znaczniku, to wtedy będziemy dodawać jeden do wartości jego kart obrony. Kart obrony i ten niewidzialny człowiek będzie się mógł poruszać pomiędzy tymi znacznikami, czyli na przykład jak będę miała znacznik tu, tu i tu, to mogę automatycznie się przenieść na drugi koniec mapy. Dobra, lecimy, ja sobie to rozłożę szybko w zonie, tak? W czasie, kiedy Kasia to rozkłada, ja tylko powiem, że mój pan Jekyll, Dr. Jekyll and Mr. Hyde mają takie umiejętności, są dwóch gości w jednym, tak zresztą tak jest tutaj napisane, że mogę przed swoim ruchem powiedzieć, czy to jest Jekyll, czy to jest Hyde i w ramach tego, czy to będzie ten pan, czy ten pan, będę miał inne karty do zagrania. Problem jest tego typu, że Hyde ma troszeczkę mocniejsze karty, ale jeżeli skończę swoją turę jako Hyde, to dostaję 1 obrażenia. Ja jeszcze powiem, że mój Invisible Man ma 15 życia i może się ruszyć o 2. Też 2 ruchu, 16 życia. No bo... Czyli wyrównanie mniej więcej. Tak. Przypominamy, gramy w koszulkach slojka, tym razem to jest slojka premium. Testujemy. Tak troszkę drapią rączki. Nie osobiście, ale to... Dobra. Wykremujesz sobie. Jesteś pierwszy, możesz lecieć. Dobra. Więc nie mamy swoich sojuszników, więc jedziemy 1 na 1. Dociągam kartę i będę się poruszał. I dociągam drugą kartę. Zostaje tak. Mam nadzieję, że dawaliście w poprzednich odcinkach znać, kto według Was wygra ten pojedynek. No i mam nadzieję, że Wasze predykcje się zgodzą. I don't think so. I don't think so. Okej, okej. A bo w sumie zostaje tutaj, niech ci będzie. Dobra. 3, 4, 5, 6, 7 kart mam. Więc... Nie, trzeba by było zacząć walczyć. No. Ciekawa jestem, czy Łukasz teraz jest Hyde'em, czy Jekyllem? Jestem w tym momencie Jekyllem, ale zróbmy tak. Dobra, 16. Ja mam 16. Dobra, dociągam 8 kartę. Jestem Hyde'em i ruszam się 2. Czyli pierwszy jesteś Hyde'em, a później dociągasz kartę? Tak, tak, przepraszam, powinienem tak zrobić, ale, Aleksandra... Łukasz pewnie będzie przedłużał swój ruch, odrzucając kartę z boostem i pewnie szuka której, to tak, żeby nie było ciszy, to tak dopowiem. Wyrzucam tą... Żeby mógł do mnie dojść. Ogólnie taka zasada jest, że możemy dorzucić kartę, która wydłuży nasz ruch, bądź wzmocni nasz atak. O boosta. Tak. No dobra, no i... Fight. Dobra. Ty masz after combat. Ja mam during combat, czyli you may discard Dr. Jekyll cards i 2 za każdą kartę. 2, 4, 6, 8 plus 5 to jest 13. Czekaj, muszę zobaczyć. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3. Ja mam 4 obrony. Minus 9. Ty się nie bój, bo teraz jeszcze dostajesz sobie 1 na twarz. Minus 9, czyli mam 6, bo się aż zestresowałam. 1 na twarz. Move Invisible Man up to one space, czyli idąc twoją zasadą up to one space to jest od 0 do 1, czyli go nie ruszam. I wtedy twój przeciwnik może poruszyć żeton mgły do 3. Okej, raz, dwa, trzy. Super! Dałeś sobie jedno obrażenie? Dałeś. Tak, dałem sobie jedno obrażenie i jestem Hyde'em. Nie spodziewałaś się hiszpańskiej inkwizycji w pierwszym ruchu, w drugim, przepraszam. Teraz mam czarnkę. Zagrabiam to, przesuwam sobie token pod siebie. I dodatkowa akcja wchodzi. Nie lubię tej karty. Bardzo nie lubię tej karty. Ja będę grzeczna. Nie wierzę w to? No. Ja będę grzeczna i zrobimy to. Walczymy. Hop. Nie zadaję ci obrażeń, bo masz większą obronę, ale after combat pierwszy rozpatrujemy twoje. Wygrałem, więc mogę twojego fightera przenieść do 2 pól. Pyk. Przenieść żeton mgły na miejsce bez walczącego i wtedy przenieść tam swojego Invisible Mana. Dobra. Idź tu, zaszalę. Tak? Mówisz? Tak? Tak? No ja pójdę jednak tu. No i już ucieka, no. Drugi ruch. Trzeci, tak naprawdę. Tak, naprawdę trzeci. Tu sobie dociągnę kartę i się nie będę ruszać. Dobra. Ja muszę zrobić tak, że pociągnę kartę. Jestem Jekyllem. Ale oszukujesz. Dobrze, zostaje. Dobra, okej, masz rację, zostaję Hyde'em, więc jest tak. Ciągnę drugą kartę, zostaję. Dobrze. I odejmuję sobie oficjalnie jedno obrażenie. Przemieniam na Jekylla. Ja dociągam kartę, żeby się ruszyć. Przenoszę się tutaj i walczymy. During mam, czyli pierwszy ja rozpatruję. Jeżeli niewidzialny człowiek zaczynał tą rundę na miejscu z mgłą, wtedy zamiast 3 to ma 5, czyli dostajesz jedno obrażenie. Tak jest. Mogę przenieść Jekylla do 4 miejsc. To była twoja druga runda, drugi ruch, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Nie, tam nie wchodzę, bo to jest głupi pomysł. Zostaję tak jak tutaj. Jestem Hyde'em. Zagrywam żółtą kartę. Reveal the top card of your deck. Czyli odsłoń kartę z swojego stosu. Tak, i zadaję tyle obrażeń, ile jest na buście i ta karta idzie do mnie do ręki. Czyli w tym kółeczku, no. Pyk. 2 w ciebie. Będzie biednie. Będzie biednie? No. Walczmy. No zrobimy tak. Hop. Pyk. After combat, ja rozpatruję pierwsza. Na razie zadaję sobie 2 obrażenia. Pociągnij jedną kartę, przenieść żeton mgły do 2 miejsc i później twój oponent może przenieść inny żeton mgły też do 2 miejsc. Ja mam transform to Jekyll, czyli nie dostaję tych 2 obrażeń. Koniec mojej tury. Jestem niestety w niefajnej sytuacji. Walczmy. Już. 5 w ciebie. To jest ta karta, która mówi o tym, że jeżeli jestem na mgle, to mogę dodatkowo dodać 5. Znaczy, możesz dodać 2, no. Tak. I teraz druga karta i znowu chyba będziemy walczyć, ale już sobie zobaczę. Tego bym nie chciała robić, bo sobie zrobię kuku. Zrób sobie kuku. To zrobimy. Walczymy. Cancel. 1 w ciebie. To dobrze, że tam tego nie zrobiłam. Dobra, nie mam nic, więc dobieram kartę. Jesteś Jekyllem czy Hyde'em? Jestem Jekyllem, żeby dobrze było bardziej safety. Bardziej safety. Kto ma 2 życia? Uhu! I robię tak. Mhm. Wyciągam drugą kartę. No, to było miło Was poznać, także... Ruszasz się czy nie? Nie no, zostaję? Tak zrobię. Dobrze. No, co masz ciekawego tam w zanadrzu? Ja wyciągam kartę. Dawaj, no. Ja jestem grzeczna. Mhm, jasne. Dobra, to zaryzykuję, chociaż z moim życiem to słabe ryzyko. Mhm. Raz, dwa i dorzucam tą kartę, czyli pozwalam się przesunąć jeszcze o 1 i walczmy. Hop. Mhm. Natychmiast usuń wszystkie efekty z karty Twojego przeciwnika. O panie! I zadaję Ci 2 i Ty masz after combat coś tam? Nie, ale usuwasz mi to wszystko. A, no tak, usuwam, a ja mam after... Miałem 7, tak. Raz, 2, 5 mi zostało. I jeżeli niewidzialny człowiek jest na miejscu z głową, to mogę przesunąć ten żeton na inne miejsce, a nie jest, więc tego nie czynię. I teraz ja. Tak. Place Mr. Hyde, którym jestem. O, teraz oszukałeś, bo się dopiero teraz odwróciłeś. No. Ale wyjdzie na to, że nie umiem grać w Unmatched. Nie, jak mu kopię w tyłek, to się nie nagrywa. To się nie kameruje. Tak. Przesuwam na any spaces w tym obszarze i zadaję Ci 2 obrażenia. Także pan Invisible Man zniknął raz na zawsze. Znowu mnie dojechał. Ja czekałam na tę kartę, dzięki której mogę zniknąć z mapy, a oczywiście za przeproszeniem pewnie była w dupiu. No takie życie. Tak, była praktycznie pod koniec talii 1 i pojawiłaby mi się pewnie w drugim, trzecim dociągu. Tak, i wtedy bym się dopiero mogła uleczyć, także... Ale tym kombosem na samym początku po prostu nie... Dobrze, że dałam to 4, bo miałam dać 2 obrony. No to wtedy byś już miała w ogóle pograne. Ja tylko, żeby nie było cancel i nie było na szczęście. Znaczy dziwię się, że się modliłeś, żeby nie było cancel, bo Invisible Man, jak zresztą wspominaliśmy na odcinku... Nie ma canceli. Nie ma canceli na kartach obrony. Zapomniałem. Na kartach obrony nie ma, na kartach ataku tak, na obrony nie. Zapomniałem, no widzisz... Jak to było? Nieznajomość przepisów nie zwalnia mnie z tego, żeby... Znaczy są takie karty, które zerują wartość swojej karty, ale to są... Nie wiem, czy są atakiem? Są atakiem. Tak? To te, co zerują... Ja tu jeszcze wszystko sprawdzę, a Łukasz troszkę podsumuje to... Nie byłem pewny, czy pyknie ta gra. To, co zrobiłem na samym początku, to było takie a jolo, no jedziemy. Czyli tak naprawdę mamy drugi mecz za sobą. To jest atak i obrona. Okej. Tym razem wygrywa. Okazuje się, że nie umiem grać w Unmatched? No nie jest prawda. Okazuje się, że wygra pan Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Więc w tym momencie zwycięzcami jest Dracula i Jekyll and Hyde. Ja mu takie podobne kółko zrobiłam, tym Jekyllem and... Nie. Tak, Draculą. Nie, Jekyllem and Hyde'em, takie podobne kombo mu zrobiłam. Było tak, iloma się bronisz? 2, tak? No to tak, tam jest 5 chyba wartość karty, tak? I tak, cyk, 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 cyk i 1 karta mi została na ręce. No. I po prostu zmiotło go, ale no... Wyrwał mnie z papci, jak to mówi mój znajomy. Chyba wtedy też grałaś tym Invisible Manem i wkurzyłeś mnie tym, że zacząłeś znikać z mapy, więc stwierdziłam, jak ty mi tak, to ja ci tak. Dobra, mam nadzieję, że trafiliście w tym, kto wygra. Mam nadzieję, że obstawialiście. Jeżeli nie, to warto będzie obstawiać kolejny mecz. Kochanie, kolejny mecz będzie przeciwko... Kto przeciwko komu? Myślę, że możemy teraz zacząć mieszać postacie, powiedzmy, z tymi z wspólnikami, z tymi bez wspólników, bo chyba taka jest jedyna opcja czyli teraz. Czyli co, robimy przegranych czy wygranych? Może niech Sherlock Holmes zagra z Invisible Manem, czyli wyjdzie na to, że przegrani grają ze sobą. Dobra, nie ma sprawy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Do zobaczenia, jeżeli chcecie... Mam nadzieję, że tym razem wygram ja. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają nasze kolejne potyczki, to widzimy się już za tydzień. Każdy wtorek. My dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że taka seria Wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tą serią, to tam jest taki czerwony przycisk. Jak będzie szary, to na pewno będziecie dostawać powiadomienia, że aktualnie nadajemy nasz turniej mini. I dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy w ogóle gracie w Unmatched. Tak, czy w ogóle pierwsza sesja wam siadła, że tak zażartuję. Czy macie już kupione to, czy jeszcze się zastanawiacie, czy szukacie właśnie jakiejś opinii na ten temat. Jeżeli szukacie, to mam nadzieję, że te odcinki są wam pomocne. Mhm. No i my chyba na dzisiaj tyle. Trzymajcie się ciepło. I gracie w planszówki. Tak, i obstawiajcie w komentarzach, kto wygra w następnym starciu. Przypominam, Sherlock Holmes i Invisible Man. Trzymajcie się ciepło. Cześć.